Marek Siwik, witam serdecznie Państwa w kolejnym Futsal Raporcie w KP Sport. Za nami już ósma seria gier Futsal Ekstraklasy, a także zaległe spotkanie pomiędzy Gattą Active Duńska Wola i Red Dragons Pniewy. W tych siedmiu spotkaniach czterokrotnie zwyciężali gospodarze, dwukrotnie padał remis i raz zwycięstwo odnieśli goście. Łącznie padło w tej kolejce 36 goli, 22 razy strzelali gospodarze, a 14 razy goście. Najwięcej bramek padło w Gliwicach, aż 9, a najmniej w Pniewach oraz w Bielsku Białej, po 3. Najlepszym strzelcem w tej kolejce okazał się Przemysław Dewódzki z NBiTu Gliwice, który trzykrotnie pokonywał Lasika. W Pniewach Red Dragons podejmował GAF Omega Gliwice. Zapowiadało się bardzo wyrównane spotkanie, ale oczywiście, jak zawsze, faworytem w meczach Pniewach są gospodarze. Zatem już to właśnie podopieczni Łukasza Freitaga objęli prowadzenie po golu Adama Wachońskiego. Długo jednak nie musieli kibice z Pniew czekać na kolejną bramkę, jednak tym razem zdobył ją João Baptista z GAF-u Gliwice i tym samym doprowadził on do remisu. W drugiej połowie jednak Pniewianie dalej przeważali i tym samym udało się kolejną akcję zakończyć skutecznie, zdobywając bramkę na 2-1 dla Red Dragons Pniewy. Przez dalszą część meczu spotkanie było dalej bardzo cięte i wyrównane, jednak Gliwiczanie nie znaleźli sposobu, aby pokonać bramkarza Red Dragons. Tym samym gospodarze po raz kolejny na własnej hali zdobywają 3 punkty i udowadniają to, że w Pniewach są niepokonani. W Duńskiej Woli Gatta Active podejmowała FC Toruń. Zapowiadało się bardzo ciekawe spotkanie, gdyż Beniaminek Futsal Ekstraklasy ostatnio pokonało rekord Bielsko-Biała i widać dobrą formę graczy z Torunia. Natomiast Gatta Active u siebie na hali była niepokonana jak do tej pory i na pewno chciała zachować tą sytuację na własnym parkiecie. Od samego początku wynik nam się szybko otworzył. Gola w pierwszej minucie dla gospodarzy zdobył Igor Sobalczyk. Przez dalszą część drugiej połowy obie strony wymieniały się masą strzałów, ale cały czas górą w tych pojedynkach byli bramkarze i jednego, i drugiego zespołu. W drugiej połowie podopieczni Klaudiusza Hirsza ruszyli do ataku, szybko doprowadzili do wyrównania, bramkę na 1-1 zdobył Marcin Mikołajewicz. Nie minęło 2-3 minuty, a bramkę na 2-1 zdobył Sylwester Kiper, dając prowadzenie dosyć sensacyjnie gościom w tym meczu. Od tamtej chwili goście cofnęli się bardzo mocno do defensywy i powstrzymywali napór ataków z Duńsko-Wolan. Jednak pod koniec spotkania, w przestrzeni meczu, sędziowie w dosyć kontrowersyjnych okolicznościach podyktowali rzut karny, który zamienił na bramkę Szymczak, dający wynik 2-2. Jeszcze w ostatniej minucie gospodarze otrzymali przedłużony rzut karny, jednak w tym momencie górą był Nicolas Nagu, który obronił strzał. I tym samym wynik meczu zakończył się remisem 2-2 i podziałem punktów, z którego na pewno zadowoleni powinni być gracze FC Toruń, chociaż pewnie z lekkim niedosytem, gdyż mogą czuć się pokrzywdzeni po raz kolejny przez sędziów. W Rudzie Śląskiej miejscowa Gwiazda, ostatni zespół Futsal Ekstraklasy, podejmował drużynę Red Devils Chojnice. Chojniczanie, przyjeżdżając do Rudy Śląskiej, liczyli na przywiezienie w końcu cennych 3 punktów z meczu wyjazdowego, co do tej pory im się nie udało. I od samego początku goście wiedli prym na boisku Hali Halemba i tym samym w 5 minucie zdobyli pierwszą bramkę na 1-0, strzelił ją Tomasz Kriezel. Długo jednak Chojniczanie nie cieszyli się z prowadzenia, do wyrównania doprowadzili gospodarze, bramkę na 1-1 zdobył Jacek Heblik. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy z przedłużonego rzutu karnego na prowadzenie Chojniczan wyprowadził Aleksandr Bondar, strzelając gola na 2-1. W drugiej połowie Rudzianie ruszyli się do odrabiania strat. Szybko do wyrównania doprowadził Olaf Białek i było już 2-2. Trzecia bramka dla Chojniczan padła parę minut później, zdobył ją ponownie Aleksandr Bondar, ale kilkanaście sekund później już Rudzianie odpowiedzieli, doprowadzając do wyrównania 3-3, ponownie na listę strzelców pisał się Jacek Heblik. I w 29 minucie padła ostatnia bramka w tym meczu, bramka zwycięska, którą zdobył Łukasz Sobański, dając tym samym zwycięstwo Chojniczan 3-4. I tym samym jeszcze przez 10 minut dobrze bronili się Rudzianie przed kolejnymi atakami gości, ale wynik utrzymał się już do końcowego gwizdka meczu. I tym samym Red Devils Chojnice cieszą się z kolejnych cennych 3 punktów uzyskanych w końcu na wyjeździe, a Gwiazda Ruda Śląska dalej tylko z jednym punktem po 8 meczach Futsal Ekstraklasy.
w Cygańskim Lesie. Rekord Bielsko-Biała podejmował AZS Łódź Katowice. Gospodarze na pewno liczyli na zwycięstwo z katowickim zespołem, gdyż chcieli zrekompensować ostatnią porażkę w Toruniu. Natomiast katowiczanie jak dotąd na wyjazdach jeszcze nie punktowali, no i być może ten mecz z ciężkim rywalem otworzyłby im drogę do zdobywania punktów na obcym terenie. Jednak od początku rekordziści byli bardzo mocnym i niewygodnym przeciwnikiem dla akademików. Już w 5 minucie Paweł Machura otworzył wynik tego spotkania, zdobywając bramkę na 1-0. W 13 minucie rekordziści podwyższyli to prowadzenie. Gola na 2-0 trafił Artur Popłaski. A od tego momentu rekordziści troszkę osłabli w swoich ofensywnych poczynaniach i doszli do głosu akademicy, jednak bardzo, bardzo długo nie mógł ani jeden, ani drugi zespół pokonać bramkarza. Udało się dopiero w drugiej połowie katowiczanom strzelić bramkę honorową w tym meczu, a ze rzutu karnego bramkę trafił Paweł Barański, tym samym dając wynik 2-1, który już do końca meczu nie uległ zmianie. Tym samym rekordziści zdobywają kolejne cenne 3 punkty i utrzymują się na pierwszym miejscu w tabeli Futsal Ekstraklasy, natomiast zespół Błażeja Korczyńskiego dalej bez punktów wyjazdowych w tym sezonie rozgrywek. W hali Łabędzi w Gliwicach NBIT podejmował Pogoń 04 Szczecin. Portowcy liczyli na kolejne cenne zwycięstwo na Górnym Śląsku, jednak rywal NBIT Gliwice wydawał się być najmocniejszą drużyną tegorocznego sezonu właśnie z tego regionu. Od samego początku mieliśmy bardzo wyrównane spotkanie, obie strony wymieniały się masą strzałów, jednak dopiero Portowcy w 18 minucie zdobyli bramkę na 1-0, a trafił do siatki Aleksandr Szamoti. Tym samym pierwsza część spotkania zakończyła się wynikiem 1-0 dla Portowców. W drugiej połowie do wyrównania szybko doprowadzili Gliwiczanie, a bramkę na 1-1 zdobył Tomasz Starowicz. Jednak długo nie cieszyli się z remisu Gliwiczanie, szybko ponownie na prowadzenie Portowców wyprowadził Mateusz Jakubiak strzelając na 1-2. Minęło raptem 10 sekund, a Robert Satora odpowiedział golem na 2-2 i ponownie mieliśmy wynik remisowy w hali Łabędź. Od tego momentu rozpoczął się już festiwal strzelecki zawodników NBIT-u. Najpierw do siatki Kamila Lasika trafił Przemysław Dewódzki, następnie na 4-2 podwyższył ponownie Satora. Chwilę później było już 5-2, ponownie na listę strzelców wpisał się Dewódzki. Kolejnego gola dla Gliwiczan zdobył Tomasz Czech, dając wynik 6-2, a wynik na 7-2 ustalił Przemysław Dewódzki, wpisując się z hat-trickiem na listę strzelców. Tym samym Gliwiczanie na własnej hali udowodnili, że są niezwykle ciężkim zespołem do pokonania, a Portowcy niestety muszą poczuć gorzki smak porażki. W Chorzowie Klirex podejmował KGHM Euromaster Chrobry Głogów. Był to mecz, w którym mierzył się zespół 9 i 10 aktualnie w tabeli Futsal Ekstraklasy. Tym bardziej jeszcze Chorzowianie na własnym parkiecie chcieli zrekompensować sobie ostatnią porażkę z NBIT-em Gliwice. I od samego początku Chorzowianie prowadzili, strzelając szybko bramkę w 3 minucie na 1-0, a zdobywcą gola był Seged. 6 minut później na 2-0 dla Chorzowian podwyższył wynik meczu Salisz i tym samym Chorzowianie już mieli 2 bramki przewagi nad rywalami. W 14 minucie do głosu jednak doszli Głogowianie, bramkę kontaktową zdobył Herbuś, zdając tym samym wynik meczu 2-1. Jednak jeszcze w pierwszej połowie mieliśmy kolejną bramkę, w 16 minucie dla Chorzowian trafił Omylak i tym samym gracze Klireksu prowadzili 3-1. Jednak długo nie trzeba było czekać na kolejną odpowiedź Głogowian. Na 3-2 po stałym fragmencie gry bramkę zdobył Grzegorz Nowak. I tym samym pierwsza połowa zakończyła nam się wynikiem 3-2. W drugiej połowie mecz nam się niezwykle wyrównał. Doszło też do zmiany bramkarza w zespole Klireksu. Dworzecki został zamieniony za Purolczoka. Oba zespoły dochodziły do sytuacji strzeleckich, jednak niewiele z nich wynikało. Dopiero jednak w 37 minucie Niedźwiecki Adrian zdobył bramkę na remis 3-3 i sytuacja wyglądała bardzo nieciekawie dla Klireksu. Nawet wycofanie bramkarza nie pomogło tutaj Chorzowianom i remisem zakończył się kolejny mecz w chorzowskiej hali. Tym samym Klireks i KGHM podzieli się punktami i dalej zajmują miejsca 9 i 10 w tabeli Futsal Ekstraklasy. W środę 11 listopada doszło do odrobienia meczu 5 kolejki Futsal Ekstraklasy, gdzie Getta Aktywizduńska Wola podejmowała zespół Red Dragons Pniewy. Zduńskowolanie liczyli na to, że odrobią straty do liderującego rekordu Bielsko-Biała, tym bardziej, że zespół Red Dragons nie słynie z dobrej gry w meczach wyjazdowych. I już od samego początku gospodarze objęli prowadzenie. W 5 minucie na listę strzelców wpisał się Milewski, dając prowadzenie 1-0 swojemu zespołowi.
Dopiero w drugiej połowie padły kolejne bramki. W 21 minucie na listę strzelców wpisał się Szybczyński, dając prowadzenie 2-0 z Duńską Wolaną. Jednak w tym momencie to Pniewianie raczyli odrobić straty. Na 2-1 bramkę zdobył Błaszyk i tym samym kontakt nawiązali Pniewianie w tym spotkaniu. Jednak do końca meczu to Zduńsko-Wolanie dążyli do zdobycia kolejnych bramek i udało im się to dosłownie w ostatniej minucie spotkania, w momencie kiedy w bramce nie było Błaszyka. Gola na 3-1 zdobył Daniel Krawczyk, dając tym samym cenne 3 punkty na własnym parkiecie Zduńsko-Wolaną. Tym samym 15 oczko również tabeli i udało się dogonić rekord Bielsko-Biała. Ciekawi jesteśmy, jak dalej będą wyglądały potyczki w walce o zwycięstwo w futsal Ekstraklasie, tym bardziej, że tabela jest niezwykle płaska i w zasadzie 8 zespołów liczy się jeszcze w walce o trofeum w tegorocznym sezonie. Więc spójrzmy jeszcze raz na tabelę futsal Ekstraklasy. Na czele rekord Bielsko-Biała z 17 punktami. Drugie miejsce zajmuje już Gatta Aktiv Duńska Wola, a na dalszych miejscach Red Devils Chojnice, Pogoń 04 Szczecin, NBIT Gliwice i FC Toruń. Natomiast na dole tabeli cały czas niezmiennie dwie drużyny, GAF Omega Gliwice na miejscu 11, a na ostatnim miejscu Gwiazda Ruda Śląska tylko z 1 punktem. Po 8 seriach gier najlepszym strzelcem jest dalej Marcin Mikołajewicz, tym razem zawodnik FC Toruń ma już dorobek 11 bramek, na drugim miejscu Aleksander Bondar z 10 golami. Najładniejszą bramkę 8 kolejki chciałbym uznać gol zdobyty przez Grzegorza Nowaka w meczu pomiędzy Clearexem Chorzów a KGHM Euromaster Chrobry Głogów. Gol na 3-2 dał kontakt w tym spotkaniu i szansę na zdobycie punktu Głogowianom. Przedstawmy również Państwu piątkę najbardziej wyróżniających się zawodników w 8 serii gier. W bramce widziałbym Bartomieja Nawrata, bramkarza rekordu Bielsko-Biała, który jak broni w swoim meczu daje zwycięstwo swojej drużynie. W polu widziałbym oczywiście Przemysława Dewódzkiego, który wykazał się niezwykłą skutecznością w tej kolejce, zdobywając 3 bramki. Również widziałbym tutaj Adama Wachońskiego, który strzelając 2 gola GAF-owi Gliwice dał zwycięstwo Czerwonym Smokom z Pniew. Dalej również Grzegorz Nowak, który naprawdę wykazał się niesamowitą precyzją, a także i wolą walki w spotkaniu pomiędzy Clearexem Chorzów a KGHM Euromaster Chrobry Głogów. A także Aleksander Bondar, Ukrainiec, który po raz kolejny strzelił cenne bramki dla Red Devils Chojnice, dając również cenne 3 punkty w spotkaniu pomiędzy Chojniczanami a Rudzianami. Na tym chciałbym zakończyć nasze podsumowanie ostatniej kolejki futsal Ekstraklasy. Zapraszam Państwa już za kolejne 2 tygodnie, bo przypomnijmy, w ten weekend futsal Ekstraklasa nie gra. Jest przerwa na reprezentację Polski. Tym samym zachęcam do śledzenia poczynań naszych biało-czerwonych zawodników w Anglii. A i zapraszam na kolejne relacje z futsalu, a także innych dyscyplin na antenę KP Sport.